Raczyk, Copacabana, Konin. Ring wolny, runda pierwsza. Z pierwszej rundy finałowy pojedynek kategorii do 60 kg walczą Magdalena Wichrowska, Karol Ogliwice i Karolina Graczyk, Copacabana, Konin. Kilka słów o zawodniczkach. Magda Wichrowska, 22 lata, 51 walk, to ubiegłoroczna wicemistrzyni świata w kategorii do 64 kg. Brązowa medalistka mistrzostw Polski sprzed roku w kategorii do 60 przegrała półfinał po zaciętej walce właśnie z Karoliną Graczyk małymi punktami 46-39 było dla zawodniczki z Konina. Z kolei Karolina Graczyk, Copacabana Konin, jest starsza o 5 lat. Boks trenuje od 2004 roku. W kraju stoczyła 34 walki poza granicami naszego kraju. Z kolei 50 to brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2010 roku. Ma już w dorobku 6 tytułów. Dziś okaże się, czy będzie 7. Ring wolny, runda druga. Thank you.
kg walczą Magdalena Wichrowska, Karbo Gliwice i Karolina Graczyk, Copacabana Konin, a tuż po zakończeniu tej walki dekoracja kategorii do 57 kg. Zawodniczki udekorują Krzysztof Chojnacki, przewodniczący Wydziału Boksu Kobiet PZB oraz Anna Kasprzak, wielokrotna reprezentantka Polski, trzykrotna mistrzyni świata w kickboxingu. Ja przypominam, w hali Przelejach Zygmuntowskich możecie Państwo oglądać wystawę 85 lat lubelskiego boksu przygotowaną przez Projekt Centrum Dokumentacji Historii Lubelskiego Sportu i Turystyki przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Na planszach wspaniali mistrzowie, legendy, gwiazdy lubelskiego boksu: Stanisław Zalewski, Henryk Kukier, Ryszard Petek i Karolina Michalczuk. Ring wolny, runda trzecia. Koniec trzeciej rundy finałowej walki w kategorii do 60 kg, a za chwilę przed nami przedostatni finał. Będzie to kategoria 75 kg. W ringu zobaczymy Lidię Fidurę, Karbo Gliwice i Katarzynę Cichosz. Walkę sędziować w ringu będzie Tomasz Majcher. Punktują Jacek Konował, Małgorzata Kineri, Cecylia Podlicka, sędziowie czasowi Monika Antonik i Karolina Bagnowska. Przed nami za chwilę czwarta, ostatnia runda walki finałowej w kategorii do 60 kg pomiędzy Magdaleną Wichrowską a Karoliną Graczyk. Karolina Graczyk broni w Lublinie wywalczonego przed rokiem tytułu mistrzyni Polski. Tuż po zakończeniu tej walki dekoracja kategorii do 57 kg zawodniczki uhonorują Krzysztof Chojnacki i Anna Kasprzak. Ring wolny, runda czwarta. Oh!
Koniec czwartej rundy i koniec finałowego starcia w kategorii do 60 kg. Podziękujmy Magdzie Wichrowskiej, Skarbo Gliwice i Karolinie Graczyk z Copacabany Konin za sportową, piękną postawę, za tę walkę. Za chwilę dowiemy się, która z zawodniczek zdobędzie złoty medal 13 mistrzostw Polski seniorek w boksie. Ja przypomnę, w ubiegłym roku obie spotkały się w półfinale. Małymi punktami wygrała Karolina Graczyk i to ona później walczyła podczas mistrzostw świata w Chinach o kwalifikację olimpijską. Niestety nie udało się, ale ja wierzę, że za 3 lata w Rio de Janeiro Karolina Graczyk lub Magda Wichrowska, na pewno tu zacięta rywalizacja będzie toczyła się o to miejsce w kadrze. Być może będzie więcej kategorii olimpijskich. Mówi się, że panie będą boksowały w Rio de Janeiro już w 6 kategoriach wtedy. Może i obie znajdą się w reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Przed nami werdykt finałowej walki w kategorii do 60 kg. Stosunkiem głosów 2-1 walkę finałową w kategorii do 60 kg i wciąż pozostaje mistrzynią Polski Karolina Graczyk, Copacabana Konin. Karolina obroniła w Lublinie tytuł mistrzyni Polski wywalczony przed rokiem w Grudziądzu. Ja przypomnę, walka w ubiegłym roku bardzo wyrównana, w tym również